Witam serdecznie Państwa. Czy opłaca się kupić dom, mieszkanie w Polsce w obecnej sytuacji, czy raczej się nie opłaca? Co robić? W sytuacji, w której no, większość społeczeństwa nie ma historii kredytowej, większość społeczeństwa, znaczna część społeczeństwa ubożeje drastycznie. Pieniądze tracą na wartości w gigantycznym tempie. Właściwie mamy obecnie Balcerowicza 2. Jeżeli ktoś rozumie, jeżeli ktoś jest młody i nie wie, czym były odsetki za Balcerowicza, to proszę się spytać swoich rodziców, a może jak rodzice nie pamiętają, to może dziadków, a może wujków. No proszę się spytać, co się działo za Balcerowicza i dzisiaj jest podobnie. I w rzeczywistości sytuacja może być jeszcze gorsza, że ze względu na to, że prawdopodobnie istnieje takie prawdopodobieństwo, że obecny kryzys nie będzie podobnym kryzysem jak w 2008 roku i w 2002, i w 2000 i tam w 96 bodajże i wcześniej, tylko wchodzimy w zupełnie inny wymiar gospodarki, ekonomii ze względów politycznych. Istnieje taka możliwość, że po prostu wchodzimy w nowy etap zimnej wojny, a nowy etap zimnej wojny oznacza, że kryzys jako taki będziemy mieli ciągle, takiej zimnej wojny. I tutaj właśnie trzeba się zastanowić, jakie mogą być ruchy. Oczywiście ja nikogo nie namawiam do kupowania nieruchomości, ja nikogo nie namawiam do sprzedawania nieruchomości, ja nikogo nie namawiam do wyprowadzania się z Polski, do przyprowadzania się do Polski, do robienia czegokolwiek, do biegania czy picia kawy, prawda? Namawiam tylko do oglądania Formuła Nieruchomości UK. I do wchodzenia na XTX House, aby pozostawać swoje ogłoszenia na XTX House, jeżeli chodzi o kupno lub najem mieszkań, bo gdyby nie XTX House, to nie mogłyby powstawać nasze produkcje. Jednak powracając do głównego tematu, co się dzieje z cenami nieruchomości, czy warto kupować? Powiem tak, no. Niektórym warto kupić mieszkanie, którzy mają gotówkę. Innym nie warto kupować ze względu na to, że tej gotówki nie mają. Jedno jest pewne, jeżeli no, mamy takie dwa obecne pomysły w Polsce, które niestety mogą sprawić, że będziemy mieli pewnego rodzaju problem w Polsce. I wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy rodziną, młodą rodziną, i to dalej będzie postępować w ten sposób, to i tak w sumie nie ma znaczenia, czy ktoś, może to inaczej powiem. Rzecz jest w tym, że wiadomo, że każdy chce mieszkać w Polsce, woli mieszkać w Polsce, chyba że mu zimno, prawda? Dużo ludzi lubi wyjeżdżać na zimę gdzieś na miesiąc, dwa, trzy, pół roku, prawda? Jeżeli ma taką możliwość i wracać do Polski na wiosnę, bo najlepiej na świecie na wiosnę jest w Polsce oczywiście i dobrze bociany o tym wiedzą. Jeżeli bociany przylatują, to znaczy, że tu jest najlepiej i my wszyscy wiemy, że tu jest najlepiej po przebytej zimie, prawda? Wiosna jest piękna, oczywiście lato jest piękne i tu fajnie żyć do połowy jesieni, ale potem śmierdzi, prawda? Teraz gazu nie będzie, nie zrobimy tej transformacji, więc można się w Polsce nabawić wielkich chorób poprzez to, że wielu ludzi, nie mówię, że wszyscy, bo większość raczej pali normalnymi rzeczami, ale wielu ludzi zaczęło palić w Polsce zwyczajnie śmieciami. Ja ostatnio szedłem, to czułem opony palone, szanowni państwo, w centrum Gdańska. Rzeczywiście, no, prawie w centrum Gdańska z wulkanizacji, z komina szedł dym palonych opon. Myślałem, że się zatruję. Biegłem wtedy, tak sobie tylko wyobrażam, co by było, gdyby jakaś matka akurat szła z wózkiem i to dziecko by się zatruło tym dymem z tych opon. No, jest to bardzo, bardzo przykre. Niestety w Polsce obecnie naprawdę powietrze w wielu miejscach nie jest zanieczyszczone, tylko skażone. Naprawdę Polacy się w Polsce w zimę trują. Jest to tragedia, prawda? I myślę, że tak będzie to kontynuowane ze względu na to, że mamy ten swój węgiel, ale go nie wydobywamy ze względu na to, że w Polsce rządzą właściwie. No nie wiem, kto rządzi w Polsce, no raczej nie Polacy, prawda? Bo Polacy by wydobywali ten chyba węgiel. Jeżeli mamy tyle tego węgla, no to chyba byśmy go wydobywali, prawda? I zamiast
opon i śmieci i czego, co tam komuś popadnie, bo jeden z czołowych polityków, który trzęsie Polską, który chyba śmieciami nie pali, to powiedział, że w Polsce można palić wszystkim oprócz opon, prawda? No wszystkim, czyli butelkami też. No niestety mamy coś takiego w Polsce i to jest bardzo przykre i myślę, że z tego rodzaju ludźmi Polska za bardzo do przodu nie pójdzie, jeżeli decyzyjność na najwyższych szczeblach wygląda w ten sposób, że ludzie, którzy powinni sobą świecić, którzy powinni być, pokazywać narodowi, społeczeństwu, jakim być, jak być, to niestety przybiera to taki brzydki stan, no ale to już sobie zostawmy to na rzeczy dla tomnych, żeby decydowały o tym, czy stawiać takim ludziom pomniki, czy takim pomniki ludziom usuwać. Tak więc węgla nie będziemy wydobywać, gazu nie będziemy mieć, atomowej tej nie będziemy mieć, jak to się nazywa, elektrowni, dopiero może za 30-40 lat. Te panele za szybko nie powstają. Także obecna władza zepsuła wiatraki, z tego co wiem. No i tak będziemy w Polsce się dusić, powiedzmy w tą zimę, jeszcze myślę z 5 albo 10 lat będziemy się dusić. I to jest przerażające, bo zimy są zimne, więc dużo trzeba tamtego drewna wrzucać, prawda? Znaczy, gdyby to jeszcze ludzie drewnem palili, no ale to wszystko jest teraz takie drogie i dodatkowo trzeba tracić na to czas. Tak więc mamy takie problemy natury, takiej organizacyjnej. W Polsce nie da się żyć bez energii, a my sobie tę energię zakopaliśmy w ziemi, wybudowaliśmy elektrownię jakąś tam za 2 miliardy chyba za rządów tych osób dzisiaj, którzy chyba niestety chyba będą dalej rządzić w ten sposób i przez następne lata, przez 4 z takim rządzeniem to już w ogóle totalnie upadniemy jako Polska, bo tam wybudowali jakąś elektrownię i ją zamknęli, tak? I gdzie te 2 miliardy poszły, prawda, z tej elektrowni budowania? I to jest takie właśnie dziwne, co się dzieje w Polsce. I właśnie jesteśmy w takim punkcie. Szanowni Państwo, ja 4 lata temu pisałem, że to, co się dzieje w Polsce, taka orgia, taka mentalna bandy psychopatów mówiących, że my w Polsce możemy wyrzucać na przykład piece, ludzie wyrzucali piece, teraz palą, muszą wydawać po 2-3 tysiące złotych na ogrzewanie za gaz. Jesteśmy po prostu na skraju takiego upadku organizacyjnego, takich podstawowych potrzeb, jak ocieplanie własnych domów. Proszę sobie wyobrazić, że w państwie, w którym mieszka 40 milionów ludzi. Polska jest prawie 3 razy większa niż sama Anglia, bo nie mówimy o Wielkiej Brytanii, bo od Wielkiej Brytanii jesteśmy chyba pół razy więksi, ale Polska jest krajem większym od Anglii 3 razy, bo Anglia w rzeczywistości jest malutkim krajem, chyba tylko pół razy większym krajem niż Litwa. Anglia strasznie mała jest. Litwa to chyba 70% powierzchni Anglii samej, prawda? To taki pitulek, taka wysepka malutka właściwie. No Litwa jest mała, prawda? Tak więc tak to wygląda. I tutaj, no żeby w kraju, w którym no mamy taki duży kraj, mamy ten węgiel, mamy te drewno, ani nie ma drewna, ani nie ma węgla. No szanowni państwo, no z taką decyzyjnością, z takimi ludźmi, to na pustyni zabrakłoby piasku, a w morzu wody, no z taką decyzyjnością. No to jest przerażające, no i właśnie skończyliśmy właśnie z takim czym, że emeryci, którzy mają emerytury na przykład 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, co jest to bardzo dobrą emeryturę w Polsce, nie są w stanie ogrzać gazem swoich domów na normalną temperaturę, na przykład 22 czy 23 stopni, marzną wszyscy i tak dalej. No i to jest bardzo złe. Oczywiście ci ludzie mogliby wyjeżdżać na przykład na zimę, na przykład na Wyspy Kanaryjskie, ale nie wyjeżdżają, bo z drugiej strony mamy jeszcze takie prawo, które nie pomaga wynajmować swoich domów i mieszkań. Dzięki to finalnie mamy bardzo wysokie wynajem mieszkań, że ludzie nie mogą wynajmować, nie mają na gaz, tak? I mogliby wyjeżdżać, ale nie wyjeżdżają, bo nie wynajmują swoich domów tak jak Brytyjczycy, bo Brytyjczycy dlatego mieszkają za granicą, po prostu swoje domy wynajmują, na przykład takim Polakom, czy tam, wiecie, Rumunom, czy Bułgarom,
czy Litwinom i tak dalej. No i tak to sobie działa. I teraz dochodzę do puenty, czy kupować nieruchomości w Polsce, czy kupować domy w Polsce, czy wyjeżdżać z Polski, prawda? No jest to bardzo duży problem ze względu na to, że no to zależy kto. Zależy kto, no, trzeba samemu podjąć decyzję. Jedno jest pewne, no, kredytu dzisiaj w obecnych warunkach bym nie zaciągał. Po pierwsze, ze względu na to, że tak jak powiedziałem na początku, no te decyzje w ostatnich latach są wręcz przerażające jak na nasz kraj, bo ja rozumiem, gdybyśmy mieli te elektrownie atomowe, gdyby w Polsce bardzo dużo było wiatraków, gdyby w Polsce było bardzo dużo paneli słonecznych, pomp ciepła i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy mieli znaczną ilość gazu i tak dalej, ale tego po prostu nie ma. Prawda? I dodatkowo z miesiąca na miesiąc ludzie drastycznie tracą swoje oszczędności pod naporem inflacji. Generalnie ja myślę, że obecna sytuacja jest gorszą sytuacją aniżeli za Balcerowicza i właśnie w momencie, gdy przechodziliśmy z komunizmu niby do tej takiej gospodarki, jaką ja nie nazwę ją kapitalistyczną, nie nazwę ją wolnorynkową, czy, ale jakąś taką, prawda? Taką właśnie, jaką w niej jesteśmy, tak? Takim ja oceniam naszą gospodarkę jako taki korporacyjno-państwowy ustrój pracowniczo-feudalny z możliwością ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej na bardzo niskim poziomie ze względu na wysokie progi wejścia, wysokie progi organizacyjne i wiele, wiele innych. Prawda? Tak to nazwę mniej więcej naszą gospodarkę. Ani to kapitalizm, ani to wolny rynek, no coś takiego, prawda? Czyli królują korporacje zagraniczne, królują państwowe, czy może partyjne spółki, no bo to w sumie jak są państwowe, no to tam właściwie głównie to ludzie z partii pracują, prawda, nominowani, no to nie wiem, czy te spółki nazwać państwowymi, czy partyjnymi, prawda? Państwowo-partyjnymi, o tak bym nazwał z takiego punktu widzenia, że w Polsce są spółki, te skarbu państwa tak zwane, to są takie spółki skarbu państwa o zarysie partyjno-państwowym. Coś takiego bym powiedział, prawda? No bo to jak TVP na przykład mamy, wiadomo, że jak jedna partia wygrywa, to nie niby, to jest na przykładzie TVP i reszta podobnie działa, no jak jedna partia wygrywa, no to uzywa wszystkich z TVP, mimo to, że jest to państwowe, a partia to nie państwo, państwo to nie partia, ale niby spółka jest państwowa, prawda? No i ta partia wygrywa, wyrzuca jednych i wkłada drugich ze swoich partii. No to jest to partyjna, prawda? Oczywiście telewizja. Partyjna, to nie jest ani państwowa, tylko partyjna, a należy do państwa, jednak jest wypożyczana, że tak powiem, partii na czas określony, do którego oni będą to sobie rządzić i tyle. Tak to właśnie wygląda. I w Polsce zaczyna być wielki, wielki problem. Tego się jeszcze nie widzi, a tym bardziej się o tym nie mówi, bo polska telewizja nie jest jak angielska telewizja, że jak tam ludzi przyciśnie o 10-15%, to wszystkie telewizje tam, wiecie, dramat sieją, wszędzie strajki, pociągi stoją, prawda, strajkują, bo oni chcą 17% podwyżki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No, gdyby obecna sytuacja z Polski została przeniesiona do Wielkiej Brytanii, no to u nas jest 3-4 razy gorzej się sytuacja pogorszyła aniżeli w Wielkiej Brytanii. Ja podejrzewam, że sytuacja w Polsce, mi się zdaje, że tak średnio sytuacja w Polsce pogorszyła się o 5 razy bardziej niż w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że wyobraźmy sobie dzisiejsze strajki w Wielkiej Brytanii, czyli trzeba by było pomnożyć je razy 5. Prawda? Czyli te strajki były 5 razy silniejsze. Proszę sobie wyobrazić, dzisiejsze strajki w Wielkiej Brytanii zamiast tak silne by były 2 razy silniejsze, a zamiast 2 razy 3 razy, 4, 5 razy silniejsze, bo sytuacja w Polsce jest tragiczna, prawda? I dlatego na przykład pod kątem kredytu hipotecznego, prawda? Oni tam strajkują, bo ich tam nie stać, nie wiem, na opłacenie mieszkania. W Polsce opłacenie mieszkania dzisiaj wynosi 2 miesięczne minimalne raty, minimalne wypłaty, a tam w Wielkiej Brytanii dzisiaj opłacenie mieszkania dalej wynosi tylko jedną miesięczną wypłatę. U nas trzeba
pracować dwa razy dłużej, jak nie trzy razy dłużej, bo tam sobie wynajmiesz za jedną miesięczną minimalną wypłatę cały dom, z opłat cały dom, duży dom, prawda, tam 120-metrowy, a żeby w Polsce wynająć cały duży dom 20-metrowy z ogrzaniem i wszystkim, bo tam mówię z ogrzaniem i wszystkim, to trzeba zapłacić w Polsce, nie wiem, 6 tysięcy złotych, 7 tysięcy złotych, czyli prawie 3 wypłaty, prawda? No generalnie w Polsce jest bardzo źle, no ten gaz wszystko podrożało, prawda? Można by grzać drewnem, a tego drewna nie ma, jest drogie, to drewno, okropnie, prawda? Węgla nie ma, jest drogi, prawda? Tam udają, że rozdają jakimś tam biednym, to w ogóle kpina wszystko. No i generalnie w Polsce sytuacja się pogarsza. I trzeba się tak zastanowić, czy jeżeli mam gotówkę, czy zostawać w ogóle w Polsce, bo jeżeli teraz jest tak źle i oni wszyscy udają, że jest dobrze, no to jeżeli jest dobrze, to jak może, jeżeli jest tak źle, to jak może być w ogóle dobrze, prawda? To jak w ogóle może być dobrze? Ja tego osobiście tak zbytnio nie rozumiem i to też z mojej perspektywy, ja tylko patrzę, po prostu mówię, tłumaczę z mojej perspektywy, może są mi podobni ludzie, którzy podobnie myślą. Wiadomo, że jeżeli, na przykład, jeżeli wejdziemy na XTX House i sprawdźmy, jakie są nieruchomości, wejdźmy na, o, Gdynie, XTX House, wejdźmy na Gdynię i zobaczmy, co można kupić w Gdyni, prawda? I tutaj mamy nieruchomość w Gdyni, Pogórze, no i widzimy szary blok. Szary blok na Pogórzu w Gdyni. Gdynia jest fajnym, wiecie, miejscem, szanowni państwo, na wiosnę i na lato i do połowy jesieni w Gdyni jest super, prawda? A potem to w sumie w Gdyni mniej śmierdzi niż w Gdańsku, prawda, w zimę. Ale chodzi o to, że w Gdyni jest fajnie na wiosnę, bo Gdynia jest super miastem generalnie i jeszcze fajniej jest w lato, w ogóle jest cudownie. Mimo to, że lody w Gdyni już kosztują 20 zł i tak podpowiem wszystkim, nie kupujcie tych lodów za 20 zł, bo teraz świderek w Gdyni kosztuje prawie 20 zł. Świderek, prawda, albo te lody włoskie. Szanowni Państwo, za dwa świderki trzeba zapłacić powiedzmy te 30 czy 35 zł. A idziecie obok do jakiegoś tam marketu i można kupić litr przepysznych lodów, przecudownych, lepszych od tych świderków za 11 zł, tak? No to wyobraźmy sobie, że idziesz w Gdyni na lody z dziećmi, masz dwoje dzieci, ty i żona i po 16 zł za loda trzeba dać. Czyli 32, 64 zł za lody. Takie świderki zwykłe, 64 zł. Teraz tyle kosztuje. No, chyba w następne wakacje jedne lody będą kosztowały 20 zł z takimi cenami, prawda? No, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że kosztowały 16, no to teraz, jak macie dwoje dzieci, mieszkacie w Gdyni i chcecie zjeść takie lody kupione z maszyny, wiadomo, dzieci lubią, ja też lubię, każdy lubi, prawda? No, lody świderki to u nas to był przecież szał, prawda? Ale już nie jest szałem, bo jest szokująco drogo. Lody w Polsce, świderki podrożały chyba 150, jak nie 200%. Ale o to chodzi, że nie podrożały dlatego, że one są po prostu takie drogie, bo takie same lody świderki, na przykład, na innych jakichś dzielnicach, czy w ogóle jakichś takich, wiecie, dziurach, czy miasteczkach zwykłych, no to można kupić po 9 zł, tak? Czy po 8, tak? O to chodzi, że miasto tak drogo chce za miejsce stawania tych lodów, prawda? I dlatego się już nie opłaca jeździć z dziećmi, to tylko wiecie, z ekwipunkiem, bo tam byle co teraz kosztuje, wiecie, no macie dwoje, no byle co, no to jak dzieci będą chciały lody i na przykład zjeść, nie wiem, frytki belgijskie. Dlaczego nie mamy polskich frytek? Ale dobra, nieważne. Frytki belgijskie. Ja na przykład wolę ćwiartki, takie smażone frytki. Smażone kartofelki. Czemu nie sprzedajemy czegoś takiego zamiast tych głupich, przepraszam, tych belgijskich frytek? Ja tego nie rozumiem. Przecież te belgijskie frytki, one wcale takie dobre nie są w porównaniu do ćwiartek. Ale pomijając to, no takie frytki zwykłe kosztują 20 zł, lody 20 zł. No to wystarczy, że masz dwoje dzieci, to już tylko 80 zł. A gdzie usiąść, wypić piwo, prawda, i tak dalej. No po prostu wyjście, przejście się po centrum już cię kosztuje stówę, prawda? Pączek kosztuje 6 zł, prawda, ciepły, kosztował kiedyś 3 zł niedawno. No to jest wszystko 100% podrożało w 2 lata, prawda? 2-3 lata wszystko podrożało 100%. Oczywiście, no, można pójść po prostu obok, nie wiem, jakie tam są sklepy. W Polsce nie ma polskich sklepów, ale można pójść na przykład do Biedronki czy do Lidla.
No, bo polskich sklepów nie ma. No i tam można kupić na przykład litr lodów za 11 zł, tak? To każdy się tam naje i mu wystarczy, nie? Jeszcze, czyli zamiast wydawać na 4 osoby 80 zł na świderki w Gdyni czy w Gdańsku, no to wydasz litr lodów za 11 zł i są jeszcze lepsze niż te świderki, prawda? No niestety taka jest sytuacja. Kto normalnie. Jak to kiedyś było fajnie, tak? Ale to naprawdę, nawet ludziom, którzy dużo, wiecie, dużo zarabiają, to już coś świta, prawda? Sobie myślą, jeden, no co, ja kupię 4 lody za 80 zł? No takie są ceny teraz. Jeżeli musimy już zostać w tej Polsce, to rzeczywiście można i tak, i nie stać nas na kredyt, nie stać nas na kredyt, bo przecież wszystkie takie normalne nieruchomości, takie duże, kosztują po 1 000 000 zł, tak? A kredyt na 1 000 000 zł, kredyt na 1 000 000 zł, kredyt na 1 000 000 zł to jest 10 tysięcy miesięcznie odsetek, przepraszam, 100 tysięcy miesięcznie, rocznie odsetek, 100 tysięcy podzielić na 12 to jest 8333 zł. Rata dzisiaj na zwykłe takie mieszkanie, czy zwykły domek wynosi 12 tysięcy złotych razem z ubezpieczeniem. Dodatkowo trzeba ogrzać, czyli 14 tysięcy złotych. Czyli w ogóle człowiek w Polsce nie jest w stanie sobie kupić ani mieszkania normalnego, ani domu na kredyt. Nie ma takiej możliwości, a tym bardziej ja bym każdemu odradzał w ogóle jakiekolwiek kredyty hipoteczne ze względu na to, no niektórym może się jakoś tam opłacić, ja tego nie rozumiem komu, ale niektórym rzeczywiście, no bo jeżeli ktoś zarabia dużo, to nie powinien brać kredytu, bo nie musi, prawda? Więc kredyt biorą ci, którzy zarabiają mało lub chcą dewaluacji tego kredytu, ale to się robi pod kątem biznesowym, ale to trzeba rozumieć i dlatego o tym teraz tutaj nie będę rozmawiał. Niczym Kiyosaki, prawda, i tak dalej, że dewaluacja kredytu i tak dalej. Ale widzicie, szanowni państwo, no, wcale w Polsce nie trzeba zaciągać kredytu na mieszkania, prawda? Bo w rzeczywistości tak gadamy o tych kredytach, że nie da się mieszkać jakkolwiek w Polsce, ale na przykład w takiej Gdyni o to chodzi, że są takie mieszkanka na przykład jak to, prawda? I popatrzmy, to jest chyba Pogórze. I tu jest mieszkanko, proszę bardzo, zrobione, pach. Tylko, że 40 metrów, prawda? No 40 metrów, no nie? No i takie mieszkanko już kosztuje ile? 300 tysięcy złotych, prawda? O, 300 tysięcy złotych, prawda? Pogórze Gdynia, województwo pomorskie, 300 tysięcy, 40 metrów kwadratowych. No i w sumie jest ok, tak? Pogórze Gdynia... Kup przez XT, X House. No. 200. A tutaj napisane jest, że jeżeli ktoś chce gotówką, to 260 tysięcy złotych, prawda? O, proszę bardzo. No i szanowni państwo, coś takiego mamy za 300. No 40 metrów. No wiadomo, prawda, że kiepska sprawa, prawda, że kiepska sprawa. 40 metrów za 300 tysięcy złotych nie jest to. Za duży metraż, ale mieszkamy wtedy w Gdyni. I teraz o to chodzi, że żeby nie zniechęcać nikogo, ale pokażę właśnie, jak można żyć w Polsce bez kredytu, bo oczywiście każdemu się marzy, żeby mieszkać w domu, prawda, w dużym mieszkaniu, w jakimś fajnym apartamentowcu i tak dalej. No ale niestety czasy są jakie są, a gotówka pali się w rękach, po prostu traci drastycznie. Przepraszam, wezmę łyka herbatki. Już herbatka za późno na kawkę. Tak więc. Bo są dwa wyjścia. Bo rzeczywiście ktoś może mieć dużo pieniędzy, może sobie kupić coś za 1 000 000 zł. Może sobie kupić coś za 1 000 000 zł, prawda? Na kredyt, prawda? Wpłacić te 300 tysięcy. Mieć kredyt 700 tysięcy i te 700 tysięcy razy powiedzmy 10%, tak, to jest 70 tysięcy podzielić na 12, to jest 5800. No to załóżmy, że taka osoba będzie miała ratę 8 tysięcy złotych plus opłaty 2000, tak, czyli 10 tysięcy złotych. No ale kto sobie może na to w ogóle pozwolić w Polsce? I to chyba jest bez sensu, prawda? Wiadomo, że jeżeli ja zarabiam 10 tysięcy złotych i żona zarabia 10 tysięcy złotych, no to dobra, 10 tysięcy złotych jedną wydamy, a drugie 10 tysięcy złotych będziemy żyli. No to da się żyć, tak? Da się żyć w ten sposób. No ale mało ludzi ma takie pieniądze i rzecz w tym jest taka,
że już niedługo to oprocentowanie będzie coraz, może być wyższe ze względu na to, że możemy wchodzić w taką właśnie historię nowej zimnej wojny, a nie takich kryzysów, że ten kryzys się skoczy za pół roku czy za rok. Po prostu będzie zimna wojna, a zimna wojna będzie trwała 15 lat. I wysokie oprocentowanie zostanie z nami, albo może być nawet jeszcze wyższe. Ja o tym mówię, że oprocentowanie w rzeczywistości może wynosić nie 10, tak, nie 6,75 jak teraz, tylko na przykład 12. Jeżeli ktoś na przykład zaciągnie taki kredyt, bo na przykład wmawiają, ja widziałem ludzi, którzy mówią, że istnieje, że to właściwie to na pewno już oprocentowanie będzie spadać. A skąd my to wiemy, jaka będzie decyzja polityczna na świecie? Skąd my wiemy? Przecież wchodzimy w okres zimnej wojny. To nie jest normalny cykl świata. Świat już nie jest taki sam. Jak już jest inaczej. Już będzie inaczej. Nie jest to samo. Nie jest. Nie jest i nie będzie. Prawda? Więc może być tak, i ja to tłumaczyłem we wcześniejszym filmie. Proszę zobaczyć analizę we wcześniejszym filmie, że może być zimna wojna. A jak będzie zimna wojna, to oprocentowanie będzie bardzo długo, bardzo wysokie. Czyli nawet dzisiejsze oprocentowanie 6,75 może zostać podwyższone do 12, jeżeli na przykład ja widziałem, że eksperci od nieruchomości i kredytów w ogóle mówią, że fajnie dzisiaj wziąć kredyt, bo już tylko będziemy mieli raty coraz mniejszą. Przecież oprocentowanie będzie spadać. Ludzie, przecież to oprocentowanie może rosnąć, rosnąć i rosnąć. Tak naprawdę oprocentowanie może dzisiaj kredyt oprocentowany 10%, ale za rok może się okazać, że będzie oprocentowany 15%. Jak nie zamrozimy na dzisiejszym 10% oprocentowaniu, no to możemy mieć 15%, czyli kredyt na 1 000 000 złotych nie będzie 100 tysięcy odsetki, a 150 tysięcy odsetki. Skąd dodatkowo 50 tysięcy rocznie tak na te odsetki? Tak może być. A, trochę głupio zamrażać dzisiaj na 10%, prawda? Więc generalnie kredyt to jest totalna pułapka w obecnej sytuacji hipotecznej. Kredyt hipoteczny, prawda? To jest totalna paranoja. Ale generalnie jest sposób na to, żeby sobie na przykład wybudować dom, mając już tylko 300 tysięcy złotych, bo jeżeli weźmiemy te 300 tysięcy złotych, ktoś chciałby sobie zaciągnąć taki kredyt na drogi dom, czy drogi apartament, no to przecież może zamiast zaciągać kredytu, może wziąć te 300 tysięcy i kupić takie mieszkanie tutaj, prawda, 40-metrowe, prawda, nie od razu żem zbudowano, może sobie kupić to za 300 tysięcy złotych i na boku może kupić sobie, czyli będzie taka osoba bezpieczna, bez kredytu, taka rodzina bezpieczna i na boku mogą kupić sobie ziemię na przykład za miastem. Na przykład jeżeli chodzi o Trójmiasto, to teraz tam budują nową autostradę i przy tej nowej autostradzie te tereny cenowo w przyszłości prawdopodobnie bardzo mocno wzrosną, chyba że już się tam powykupowali i tak dalej, prawda? No to jest druga sprawa, tak? Żeby już są przecenione. No ale generalnie tak jest, że jeżeli wybudują tą trójmiejską obwodnicę, no to powstanie miasto aż do tamtej trójmiejskiej obwodnicy w ciągu następnych 20 lat, jeżeli zależy, to się też mówię od sytuacji w Polsce, tak? Do tamtąd aż dojdzie miasto i to będą bardzo atrakcyjne tereny z taką autostradą, bo tam nie ma takiego zgiełku, ale pomijając to, kupujemy takie mieszkanie za 300 tysięcy, nie mamy kredytu, a jeżeli chcieliśmy wcześniej zaciągać coś, raty na 7 tysięcy, no to znaczy, że możemy 7 tysięcy miesięcznie odkładać. I za te 7 tysięcy miesięcznie kupujemy ziemię, prawda, po roku na przedmieściach i po roku przecież możemy budować swój własny domek, prawda. Przez 5 lat na przykład możemy budować ten dom. Jeżeli nas było stać na raty 7 tysięcy, no to jest nas stać te pieniądze wrzucać w budowę nieruchomości. I budujemy ten dom na skraju tego miasta, prawda, przez 5 lat i po 5 latach sprzedajemy to mieszkanie za 300 tysięcy, które na przykład załóżmy, że tylko będzie dalej warte 300 tysięcy, prawda, bo to w tych blokach wcale one nie muszą drożeć i że będzie dalej warte 300 tysięcy, no ale po 5 latach mamy na przykład stan deweloperski, tak, i ten stan deweloperski wrzucamy te 300 tysięcy z tego mieszkania, prawda, i sobie je remontujemy. Nawet jak te 300 tysięcy nie wystarczy na cały remont domu, no to remontujemy tylko dół i się wprowadzamy w dół, a górę sobie remontujemy przez następne 5 lat, ogródki i to wszystko naokoło, prawda? Czy tam te elewacje, tak? Wprowadzamy się w taki stan zamieszkały. I w ten sposób, szanowni państwo, jesteście wolni od kredytu, a nie że macie więzienie 30-letnie. Nie trzeba zaciągać kredytu hipotecznego dla wielu ludzi, prawda? Jeżeli ktoś ma na wkład własny 300 tysięcy,
czy 200 tysięcy, to ja nie rozumiem, po co w ogóle zaciągać kredyt. Przecież te ceny są specjalnie napompowane, żebyście wrzucili te 300 tysięcy, wyciągnęli z tego kredytu 700 tysięcy tych papierków sztucznych, prawda? I kupili coś dwa razy za drogiego, bo te nieruchomości są dwa razy za drogie. Musimy do tego naprawdę dojść. Musimy naprawdę do tego dojść, te nieruchomości są za drogie. Jeżeli taki apartament kosztuje 300 tysięcy w mieście, no to dom nie powinien kosztować więcej niż 450 tysięcy. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, to sobie jest tam jego sprawa, prawda? Takie są warunki na świecie, jeżeli chodzi o house to income ratio. Prawda? I teraz jest pytanie właśnie, no jeżeli ktoś musi zostać, no to to może być dobrym rozwiązaniem, prawda? Bo kredyt to jest totalna tragedia, jeżeli chodzi o, obecnie o kredyty, prawda? Z drugiej strony po prostu można wyjechać z Polski ze względu na to, że, no mówię, no jeżeli ludzie rozsądni dojdą do władzy, a mamy ludzi naprawdę nierozsądnych, którzy właśnie w ostatnich dniach wymyślili, że wprowadzą kredyty na 2%, czyli a dokładnie wprowadzą dopłaty do odsetek na kredyty, które będą zaciągać ludzie, Polacy, prawda? Coś przerażającego w ogóle. To powstanie wielka, gigantyczna inflacja, bo na coś takiego to jest zaraz, będzie zaraz milion ludzi chętnych, a milion ludzi chętnych na coś takiego to wywinduje zaraz ceny nieruchomości, a zresztą skąd będą mieli pieniądze na spłatę tym bankom tych odsetek? Przerażające. Wymyślili, obecna władza wymyśliła produkt kredytowy, prawda? Produkt kredytowy, w którym będzie bankowi płacić odsetki. Czyli tak, ty zaciągniesz kredyt na 600 tysięcy, na oprocentowanie na 15 i z tych 600 tysięcy, bo będzie można zaciągać kredyty bez wkładu własnego, 15% z 600 tysięcy to jest 90 tysięcy rocznie, prawda? A ty z tych 90 tysięcy zapłacisz tylko 12 tysięcy. I taki wymyślili program, że ludzie, którzy będą zaciągać kredyty na 600 tysięcy, którzy będą mieli odsetki na przykład 90 tysięcy, będą tylko spłacać 12 tysięcy odsetek rocznie, a państwo, czyli z podatków Polaków lub wydrukowane, będzie spłacać tych odsetek w skali roku, uwaga, 78 tysięcy. 78 tysięcy, prawda? Proszę sobie wyobrazić, będziemy mieli drugą Turcję. Czyli po 6,5 tysiąca złotych miesięcznie. Wyobrażacie sobie, że ja dostajesz... Wyobraźmy sobie, że każda rodzina dostaje tą gotówkę do ręki. 7 tysięcy złotych miesięcznie. Na odsetki dla banku. Bank będzie zarabiał sobie tak na odsetkach. Wyobrażamy sobie to? Czyli wyobraźmy sobie, że ja nie zaciągnąłem kredytu i nie dostaję 7 tysięcy, a mój kolega, który sobie zaciągnął taki kredyt, bo sobie zrobił historię kredytową przez pół roku, czy tam przez rok, dostanie 7 tysięcy miesięcznie na odsetki dla banku. No i to powstanie oczywiście social unrest, to będzie wielkie bubu-dubu, ale przecież zaraz milion ludzi coś takiego będzie chciało, czy 2 miliony. To wywinduje gigantycznie ceny, ale też dowali inflację i będziemy mieli w Polsce generalnie drugą Turcję. W Polsce będzie druga Turcja. Jeżeli coś takiego wprowadzą i na przykład rozdadzą te kredyty, nie wiem, ja tego nie nazwę kredytami, tylko ja nazwę tego to machiną zniszczenia polskiej gospodarki. I proszę Państwa, i ta mieszkanie, które dzisiaj można, to mieszkanie, które teraz tu widzimy za 300 tysięcy złotych, które można dzisiaj kupić za 300 tysięcy złotych, ono będzie już nie będzie warte za pół roku czy za rok, bo program ma wejść w trzecim kwartale czy w czwartym 2023 roku. To znaczy, że takie nieruchomości za rok nie będą już sprzedawane za 300 tysięcy, a za 600 tysięcy. Bo jeżeli będą w Polsce rozdawać darmowe kredyty, które będzie spłacało państwo z podatków Polaków lub z drukarki, to ta nieruchomość będzie sprzedawana po 600 tysięcy, no bo jeżeli są tacy, ja powiem tak, jeżeli jest frajer, który idzie i który się na to zgadza, no to widzą, że jest masa frajerów, no to nie będą sprzedawać po 300 tysięcy, no bo dlaczego mają sprzedać? Jak masz, jeżeli, wyobraź sobie, że masz mieszkanie takie i dzisiaj może się sprzedać za 300 tysięcy, ale nikt go nie kupuje i wprowadzają taki program, o którym właśnie program. No ja tego nie nazywam programem, tylko trwonieniem pieniędzy podatnika. Wprowadzają coś takiego, że każdy może dostać 600 tysięcy, bo i tak odsetki będzie spłacało państwo z naszych podatków lub z wydrukowanych pieniędzy.
No to milion ludzi szuka takich mieszkanek po 600 tysięcy. No to wiadomo, że będziesz chciał za nie 600 tysięcy. No to to mieszkanie w ciągu roku zyska 100% na wartości, jeżeli oni ten program wprowadzą, prawda? Mi się zdaje, że go nie wprowadzą, bo jeżeli ktoś normalny to poczyta, no, ale ja nie wiem, czy w Polsce są, już po prostu nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest jakakolwiek wola polityczna, żeby, no bo ja myślę, że to już, jeżeli coś takiego zrobią, to oczywiście i więcej takich pomysłów wymyślą, no to w Polsce nie będziemy mieli inflacji 17%, a 30%, 40%. I w Polsce będzie po prostu tragedia. I ja nie wiem do końca, czy Polska wtedy jest miejscem, w którym jakkolwiek warto pozostać. Mówię szczerze, nie wiem, czy jak, bo jeżeli będziemy mieli drugą Turcję, prawda? A wiadomo, że gdyby otworzyli w Turcji bramy, no to Turcy, 20 milionów Turków uciekłoby do Europy. No bo tam jest inflacja 80%, bo tam też się nie wierzy w to, że jak jest niskie oprocentowanie i się rozdaje kredyty masowo, bez nieoprocentowane, to że nie będzie gigantycznej inflacji i że to jest złe, bo tak się wierzy w Turcji, tak? No Orban wierzy w zamrażanie cen, no to właśnie podobno w Turcji, podobno tak czytałem dzisiaj, nie wiem czy to jest prawda, że na Węgrzech w sklepach możesz tylko kupić jeden cukier na głowę, jeden olej na głowę, jedno to, jedno tamto, jedno mleko. No to to jest już, wiecie, jak na kartki, nie? To jest już w komunach, Balcerowicz, to jest jak na, gorzej, to jest no, no, na kartki jak za komuny już jest właściwie, prawda, na Węgrzech, tak? No bo tam, no, ceny, wymyślili ceny regulowane, no. No jak tacy ludzie dojdą do władzy jak w Polsce, jak ten, jak Orban, albo, właściwie chyba już są, albo jak ten, jak on się nazywa, ten sultan z Turcji, jak on tam ma, a nie pamiętam, jak on ma tak, nie wiem, jak on się tam ma, kurczę, obrażał się jeszcze na mnie, że nie pamiętam, jak się sultan Turcji nazywa, kurczę, sultan Turcji, przypomnę sobie, za to, że Turcy zawsze się pytali, gdzie jest Lechistan, przypomnę sobie, pan sultan, nie, Atatürk już jest wymazany. Wpiszę prezydent. Erdogan, pan Erdogan. No, so, przepraszam pana Erdogana. Kłaniam się, ekscelencji, jak to mówią. Pan Erdogan. No i no, tam ich kraje, ja, niech sobie robią co chcą. Ja nie mówię, żeby sobie robili, czy nie robili. Ich kraje, niech sobie robią co chcą, prawda? Są suwerenni chyba. No niech robią sobie co chcą. Tylko pokazuję, jaki jest potem tego efekt, tak? No i ten efekt będzie właśnie taki w Polsce, że te ceny nieruchomości drastycznie wzrosną. Taka nieruchomość za rok będzie, no jak wprowadzą ten program, warta nie 300, a 600 tysięcy, tak? Tak niestety będzie i w Polsce będzie gigantyczna inflacja jak w Turcji, że ceny nieruchomości rzeczywiście nominalnie w stosunku z złotówkowym ceny nieruchomości średnio nie spadną. Ale w Turcji też nie spadają. W Turcji nieruchomości każdego roku rosną o 100% w lirze tureckiej, a w USD tak samo, prawda? Bo lira turecka, wiecie, można się nią tapetować, że tak powiem. No, no, no nie aż tak, no ale 100% traci na wartości, prawda, w skali roku, tak? Więc w Polsce będzie to samo. W Polsce może być to samo. Druga sprawa, że w Polsce powstaje reżim militarny i w Polsce, no co, no co, no, reżim militarny powstaje, dodatkowo ma podobno powstać taka policja, taka bezpieka ma powstać, no. No coś takiego właśnie ma być, nie? Że za myśl będzie, że jeżeli podobno chcą wprowadzić prawo, które będzie zamykać ludzi do więzień za przekonania. Nie z listy, nie? Czyli będzie lista przekonań i możesz mieć przekonania, ale jeżeli będziesz mieć przekonanie spoza listy, no to niedobrze, nie? Tak, i to nazwali działania przeciwko państwu. Nie nazwali tego działania przeciwko partii politycznej, która w danym momencie jest u władzy. Nie, nazwali to działania przeciwko Polsce. No to takie coś było za Stalina, prawda? I także dodatkowo wprowadzają ten reżim wojskowy, że będą powoływać ludzi do wojska, będą niszczyć biznesy i tak dalej, będą terroryzować ludzi, tak? Ktoś się krzywo spojrzy, czy będzie trzeba zniszczyć biznes, to cię wezmą, zniszczą cię, zarażą cię tam jakimiś syfami, wrócisz, wiecie, upokorzony i tak dalej. Pamiętajmy, no, że, no, wiecie, no... Pff.
No, czym się właściwie różniło wiecie, dobra, nieważne. No, no niestety, jeżeli pójdziemy w tym kierunku, no to trzeba się zastanowić, czy jest w ogóle sens bycia życia w Polsce, prawda? No a w tym kierunku teraz takie fajne rzeczy, jakby nie kupować w Polsce, jeżeli będzie źle się działo, no to co robić, prawda? Co robić? No tutaj sobie kliknąłem coś takiego. Zobaczyłem w Tajlandii, co ile kosztuje. Thailand Property, sprawdźmy w Tajlandii. Thailand Property. Ja nie wiem, no Phuket, tak, Phuket niby jest fajne. Phuket by. Tylko, o, Phuket, Phuket, Tajlandia, Phuket, przepraszam, nie wiem, Phuket, prawda? I na przykład na zimę zależy, prawda? Bo generalnie, proszę bardzo, tutaj i zobaczmy, jakie są ceny priced lowest to high. I popatrzmy. W takiej na przykład Tajlandii, na Phuket, gdzie to jest jakaś tam fajna wyspa, wiadomo, tu są jakieś nory, 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 nory. Ja sprawdzę, po ile jest 1 milion batów. PLN, tylko że wiadomo, że polska złotówka teraz straci do wszystkich walut i nawet jest słabsza od bata, prawda? Nie, no do bata też straciła bardzo mocno w 5 lat. Tak, straciła bardzo mocno, bo drukują i rozdają pieniądze w Polsce socjaliści, więc nawet do bata polska. Odkąd wygrali w Polsce komuniści, znaczy się socjaliści, to bat w 2013 roku, 14 kosztował 1 bat. Wynosił 0,093, a dzisiaj 1 bat wynosi 1,13, czyli polska złotówka w 5 lat do bata straciła aż 40%, tak? Tak. No bo wcześniej mogliśmy za jednego bata dostać 0,93, a teraz 1,3, no to jakieś 30%, 40, no. I ile to jest 1 milion batów? No 1 milion batów, no to bardzo dużo, jakby w dupę dostać 1 milion batów, ale baty, 1 milion batów, no tak się nazywa ich waluta. Uwielbiam. 1 milion batów to jest 126 tysięcy, 127 tysięcy złotych, prawda? Gdyby złotówka nie została osłabiona przez obecny rząd i obecny bank NBP, przez który drukował bardzo dużo pieniędzy i obniżał bardzo nisko oprocentowanie i rozdawał pieniądze i niszczył małych i średnich przedsiębiorców, prawda? Bo oczywiście, bo obecną agendą rządu jest to, żeby niszczyć małych i średnich przedsiębiorców i żeby wprowadzać programy socjalne, żeby rozdawać pieniądze tym wyborcom. No bo przecież tak jak powiedziałem, w Polsce najważniejsze są wielkie zagraniczne korporacje i spółki spółki partyjne zarządzane przez państwo, tak? W ten sposób, prawda? Czyli gdyby, szanowni państwo, u nas było tak jak wcześniej, no to 100, milion batów by kosztował 90 tysięcy złotych, a dzisiaj milion batów kosztuje 127 tysięcy złotych. No tak zbiednie. To oznacza, że ja nie wiem, czy oni tam przemienili zera, czy nie, nie wiem, bo 2 miliony batów tu pokazuje, bo Tajlandia sama w sobie miała problemy, jak się poczyta ekonomiczną, gospodarczą historię Tajlandii, bo tam były japońskie, były azjatyckie tam kryzysy i tak dalej, ale to już w 98 i ten, i w 98 to no też mieli te kryzysy i dlatego tam chyba nie ucięli tych zer i dlatego tu widzimy miliony, prawda? Czyli 1 milion batów to jest 127 tysięcy złotych. Tak to by było 94. No ale zbiednieliśmy ze względu na to, że się u nas drukuje i obniża pieniądz, jest inflacja. Czyli tak, zobaczmy, co można kupić na Phuket. Popatrzmy, jakie fajne domeczki. I co tak, 2 miliony batów, 127 tysięcy, chwila, 127 tysięcy, 122 miliony batów, 127 razy 2,
to jest 254 tysiące złotych, tak? I te wszystkie tutaj, które widzimy, które są po 2 miliony batów, to one kosztują tylko 250 tysięcy złotych. I to jest wszystko 100 metrów. Tak się żyje w Tajlandii. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. To wszystko kosztuje 250 tysięcy złotych. Znajdźmy coś za 300 tysięcy, czyli 300 tysięcy, 300 tysięcy, 300 tysięcy, 300 podzielić na 120, czyli to będzie 2, dobra, no i teraz mamy po 300 tysięcy, prawda, za 300 tysięcy złotych już można kupić sobie na Phuket, rajskiej wyspie w Tajlandii, proszę zobaczyć, i coś takiego już można w Tajlandii kupić, o, siup, siup, proszę bardzo, 100 metrów za 250 tysięcy. No żyć i nie umierać. I generalnie, jeżeli ktoś ma... O Jezus, już wszystko, nówka, sztuka. Co to jest? To ciepła pompa ciepła? Tak to wygląda pompa ciepła? Nie wiem, co to jest. Może to jest oczyszczalnia ścieków, a może to jest wehikuł czasu? Nie wiem. No ale ładnie. Popatrzmy, ładnie. Fajnie, jak w Ameryce, no. Ale tam nie trzeba gazu używać, tak? I nie śmierdzi, tak? No ma, do Tajlandii ma swoje minusy, tam podobno psy wszędzie biegają i tak dalej. Proszę zobaczyć. No i coś takiego już można kupić za 250 tysięcy. A zobaczmy, ja podejrzewam, że to jest daleko, że te tanie są daleko od request details, parking, kontakt, send me. Gdzie jest mapa? No nie ma mapy. Niestety nie ma mapy. Request details. Nie ma mapy. Gdzie to jest? Ja się na Phuket nie znam. Ja się na Phuket nie znam. I gdzie to jest? No nie dowiemy się, gdzie to jest. No gdzieś to jest. No te Phuket to jest chyba mała bardzo wyspa i chyba wszystko jest blisko. No proszę zobaczyć, jaka to jest malutka wyspa. To taka mała, piciutka. No może po prostu trzeba się przeprowadzić do Azji. Może rzeczywiście Azja to przyszłość, prawda? No bo jak na razie to u nas to śmierdzi. No i tyle. Jest zimno i nic na nikogo już nie stać. Żeby wyznaczyć trasę. No tutaj, no to jest... Zobaczmy, ile jest... jaka jest odległość pomiędzy tym miejscem. Pomiędzy tym miejscem. Direction. Wyznacz trasę. A tym miejscem. Z buta. A, to samo. Phuket ma tylko 21 kilo. No to 21 kilometrów. No to przecież można te 21 kilometrów przebiec sobie rano i wrócić wieczorem. I to, a, to jeszcze naokoło, więc jakby się tutaj ściął, to jest... to Phuket to jest małe. To wszędzie, gdzie mieszkasz w Phuket, to jest blisko. Czyli całe Phuket to jeden wielki raj. Bo to jest wszystko blisko, jakby się nawet na środku Phuket... szanowni Państwo, człowiek jest w stanie dziennie przejść 30 km bez żadnego problemu. Normalny, tak? 5 km w jedną, 5 w drugą, 10 w drugą. A rowerem to już w ogóle, prawda? To jest w stanie codziennie jeździć 30-40 km bez żadnego problemu. Taki zwykły, normalny tam człowiek, wiecie. No wiadomo, żeby nie przesadzać, ale... Tak naprawdę jestem amatorem, uwielbiam sport, prawda? I ja to po prostu wiem, że to żaden nie jest problem, prawda? Więc na Phuket wszędzie jest wszystko blisko. Pozdrawiam Tajlandię. I popatrzmy, co tu się w ogóle dzieje. Co tu się w ogóle dzieje? Wiadomo, że w Tajlandii ma swoje minusy. Pamiętajmy, że tam są jakieś skorpiony i takie tam rzeczy, że to nie jest wszystko takie... Hop, 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 prawda? Hop, hop, hop.
Proszę zobaczyć. A znaleźliśmy coś za 500 000. Wszystkie domy są za 300 tysięcy złotych, za 350 tysięcy złotych, aż to się w głowie nie mieści. Aż jeszcze raz sprawdzę, czy na pewno ten bat tajski, bat. Anegdotkę powiem, jak to przyjechali Polacy do Stalina i mówią, że chcą z powrotem z Lwów, bo wiadomo, że Lwów to był polski, prawda, wcześniej tam przed wojną, no teraz jest ukraiński, prawda? No tak to już w świecie, prawda, i pojechali do Stalina i że chcą Lwów, a Stalin do nich powiedział tak: no Lwów żadnych tutaj nie mam, ale Kijów mogę wam dać. Baty, prawda? Baty, baty. Kijów, proszę zobaczyć, Lwów tu, Lwów żadnych nie mam, ale Kijów mogę wam dać. O to chodzi, że wiecie, w Tajlandii jest generalnie bardzo fajnym miejscem i no, taki już starszy, no ale to no starszy, tak, to taki nieładny w domu, no w środku, ale jedźmy dalej. Kurczę, jak to, i popatrzcie, w Polsce za coś takiego by było trzeba dać, wiecie, 1 000 000 złotych. Czyli tam mieszkania są też 4 razy. Wiadomo, że to tak, to tak, takie jakieś, kurde, widać, to niedoroby. No ale popatrzmy, to wiadomo, że to nie jest tak wybudowane w 120 metrów za 350 tysięcy złotych, rozumiemy to? To jest, wiecie, no szanowni państwo, wiecie, jak ktoś się boi w Hiszpanii o kupas, no to w Tajlandii to pełen porządek jest, prawda? Tam się nie pier... O, 212 metrów za ile? 200, dokładnie sprawdzę, ile te 212 metrów kosztuje. 2, 7, 9, 0, 0, 0. 354 tysiące złotych chyba. 2 miliony, tak? 2 miliony 7900, tak? 2 miliony 7900. No tak. No tak, 354 tysiące 41 złotych. 354 tysiące 41 złotych. No niewyobrażalne, szanowni państwo, niewyobrażalne. No niewyobrażalne. To może nawet lepiej zamiast do Hiszpanii, to może do Tajlandii. No niewyobrażalne, proszę zobaczyć. Bam, kafle wszędzie, bielutko, fajniutko, no cieplutko, prawda? No wiadomo, że wszystko ma swoje... Popatrzmy, jaka kuchnia. No Jezu, no rozpływam się, panie i panowie. Uczę się tajskiego. Uczę się tajskiego, szanowni. O Jezu, no popatrzcie, no, no i to za 350 tysięcy złotych. No to teraz popatrzmy, to kosztuje 350 tysięcy złotych. I nasze mieszkanie na Pogórzu. I to jeszcze jest, wiecie, to jest tanio, tak? Bo jakbyśmy chcieli coś kupić takiego w Gdyni, jak teraz wertujemy, no to byśmy zapłacili, szanowni państwo, ile? 1 000 000. Naprawdę, świat jest, naprawdę, po prostu trzeba się, szanowni państwo, zastanówcie się. Zastanówcie się. Ja do nikogo niczego, nikogo do niczego nie namawiam. Ale sytuacja w Polsce nie jest ciekawa. Naprawdę nie jest ciekawa. Naprawdę, szanowni państwo, sytuacja w Polsce nie jest ciekawa. Myślę, że skończę już na dzisiaj, że więcej nie będę oglądał, bo chciałem jeszcze w Hiszpanii zobaczyć, bo po prostu tak mi się spodobały te mieszkania w tej Tajlandii, że aż sam muszę się nad czymś zastanowić. Szanowni państwo, wchodźcie na XTX House, umieszczajcie swoje nieruchomości na sprzedaż, na wynajem. Wchodźcie na Formuła Nieruchomości UK, udostępniajcie filmy Formuła Nieruchomości UK, subskrybujcie, rozmawiajcie z rodziną, ze znajomymi o tym wszystkim, o czym ja tu mówię. To jest wszystko z czystego serca. Życzę miłego dnia.